Wow! Witam wszystkich bardzo serdecznie w halloweenowym odcinku specjalnym. Dzisiaj razem z całą ekipą zrobimy sobie top model, tylko że w strojach halloweenowych. W tej dyni znajdują się karteczki z różnymi nazwami strojów, na które będziemy się przebierali. Każdy z nas za chwileczkę będzie losował tę karteczkę. Wy też w sumie możecie wylosować tę karteczkę przy pomocy mojej dłoni. Wystawiacie łapeczkę w górę, a ja tą ręką w tym momencie sięgam do dyni i wylosujecie strój, który jest dla mnie. Uwaga! Dobra, a tym strojem jest... Klaun! No to, czyli pasuje idealnie do mnie. Specjalnie pod ten odcinek została stworzona specjalna loża, na której zasiądą jurorzy i będą oceniali dzisiejsze występy, a dokładnie stroje, za które za chwileczkę się przebierzemy. Każdy z nas dodatkowo będzie musiał odegrać jakąś kultową scenkę związaną z daną postacią, którą przedstawia. Więc na przykład jak ktoś wylosuje, nie wiem, Terminatora, no to będzie musiał jakiś kultowy tekst na... Bunia, ty nie jesteś Terminator, tak? Więc wtedy będzie musiał wypowiedzieć jakiś kultowy tekst Terminatora. Więc moi kochani, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz lecę po ekipę i losujemy nasze pierwsze stroje. Jest już ze mną cała ekipa? Siema! Tylko oczywiście Rudego jak zawsze nie ma. Moi kochani, ja idę się przebierać jako pierwszy, bo wy zostawiliście łapeczkę w górę i wylosowaliście mi kostium. Wy przy pomocy tych magicznych tabliczek i kawałka kredy, ale masz kobrę. Zastępuje Rudego. A, zastępuje. Tylko tyle po nim zostało. Nie, tak naprawdę Jacob jest na wyjeździe, więc niestety nie mógł dołączyć. A jak wiecie, Halloween wielkimi krokami się zbliżało. Musieliśmy nagrać odcineczek. Więc moi kochani, za chwileczkę ekipa mnie oceni w skali od 1 do 10, jak podoba im się nasz w sumie album Whisky. Ja będę tą surową jurorką. Chciałam właśnie powiedzieć, że ja dzisiaj będę bardzo surowa, więc widzę, że tutaj się dogadamy się. Tak. 0 na 10 dla dziewczyn. A ja powiedziałem zamiast kostium skin. Co tu zabierasz? Ta! Co jest? Jaki szef! Straszne! To jest giga straszne, nie? To miasto zasługuje na lepszego kryminalista. A ja mu go dam! Zarobiste, jakby no. Naprawdę nim był! No, zarobiste! Ja jeszcze na tych nogach się słania! Dobre, co? No. Dobre, no! Dobra, stawaj do werdyktu, ale co ty robisz? Maskę! Dobra, oceniamy w dwóch kategoriach. No jak? Strój i postać. I kreacja postaci. Moja ocena to 9. Dlatego, że naprawdę dobrze się zaprezentowałeś. Naprawdę. Naprawdę dobrze to wygląda, ale zawsze może być lepiej, więc 9. Moja ocena to 10. Dla mnie niczego nie brakowało, strój fajny, gra aktorska też dobra była. I fajna fryzura. Także ocena 10. Mój drogi, ja razem z Rudym zadecydowaliśmy, że dostajesz punktację 8. Klaudia, pamiętaj, że mam dwie w twarzy, nie? 8 dlatego, iż prezentacja była świetna, strój jest świetny, ale bardzo rażą mnie te nie uczesane włosy. Daj na miarę do Barbera! Dobra. To 8,5 za uczesanie. Okej, dziękuję ślicznie. Teraz kto z was losuje i zobaczymy, jaki to będzie skin, strój. Dobrze, moja kochana, teraz czas na ciebie. Albo nie, Klaudia. Dodała najgorszą ocenę. Proszę, ja też się pośmieję teraz. Czyli będzie dobre, nie? Lecimy. Czas teraz na Klaudię. Zapraszamy. Daję dyszkę. Ja też daję dyszkę za rozwalenie dyni. Dycha ewidentnie, to nie może być mniej. Nie wiem, moi kochani, co nas dalej czeka, ale jest mocno, nie?
zapraszamy Halka na kanapę do Udego. To teraz, moi kochani, czas na rogalika. Losuj, stary. Losuję, losuję. Nie, no nie wiem, co to jest nawet. Za co się przebieram? Tragedia. Tam będzie na stroju napisane, więc... Dobra. Czas na rogalika. Zaprezentuj się nam. Najbardziej tutaj hojny, jeżeli chodzi o ocenę, dyszka. 10, ewidentnie, niezaprzeczalnie, bezapelacyjnie. Halk zadowolony? Halk 10! Dino z Halkiem, brawo! Mamy prawie całą ekipę przebraną, jeszcze JJ-ka. Boję się, naprawdę się boję. A to dopiero pierwsza runda. Okej, okay, lecimy. Światła, kamera, akcja! Wilma, I'm home! Ja jestem Bretlistą i właśnie wróciłem z kamieniołomu. Chciałbym zagrać grę, grę! Wygrał, a my lecimy z drugą rundą. Jeżeli wytrwaliście do tej pory, no to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Zapraszam was do Klaudii Rogalika i JJ-ki na Instagramy, na TikToki, na wszystko, tam macie linki, a my lecimy z drugą rundą. Bo inaczej Hark zły! A ja nie wiem, co bym powiedzieć. Ty nie mów nic. Dobrze, to teraz ja losuję za wszystkich widzów, którzy zostawili suba. I uwaga. Patryk, nie podglądaj. Nie. Dawaj. Co to jest? Kaftan. A to jest Jason X? Nie mam pojęcia, co to jest za postać. To jest Hannibal. Hannibal? Ładnie wyglądasz. To nie tak samo ładnie smakuje. Powiedz mi. Gdzie chcesz mieć swoje wnętrzności? W żołądku. Czy na zewnątrz? Pozwól, że ja za ciebie zadecyduję. A co ty zajdzie, nie rogalik? Rogalik! Widzowie! Tabliczkę ukradłeś pod kurde, złamał, połamał. Mam cię zjeść? Chciałabym coś powiedzieć do kamery. Uważam, że ta postać jest najstraszniejszą postacią, która najbardziej mnie wystraszyła. Stop. No, proszę ocenić. Wąż ocenia na 10. O! Wąż rzecz. U niego i tak zjem. Ja tyle, bo nie chcę być zjedzona. Okej. Okay. Ja się trochę wystraszyłam 9,5. Rozumiesz mnie. Nie. Puśćcie mnie stąd. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Zaraz Hark wjedzie, ty się uspokój, dobra? To przepraszam. No. Proszę, losuj. No jestem mega ciekawa, co wylosujesz. Dobre? Idę. Okej, okay. Idę. Tragedia, mówiłam. Tragedia jest z nimi. Klaudia, czy jesteś gotowa? Zapraszam!
Mua. O, brawo! To jest Wilma Flintstone, a to jest, tu jest Frydzio. Ładnie wyglądasz, żonko. Ja niestety... To na pocieszenie. Ja, moja standardowa ocena w dzisiejszym... A ja pójdę grubo. Chciałam powiedzieć, że masz ładne stópki. Jakieś 10 rozmiarów mniejsze ode mnie. A ja chciałem powiedzieć, że masz... Żebyś pasowała do Jacoba, bo jesteś tak samo ruda. No. No cóż mogę powiedzieć. Było mi miło. Do widzenia. Freda niestety już nie ma, więc żony nie dostaniesz. Proszę. Dobra, uwaga. Co? To musi co to być, za strój? Musi być dobry. Dobra, idę. Jesteś gotowy? Jestem. Zapraszamy. Cukierek albo psikus. Ocena to... 10! Tak! Moja też 10! Piękne! Zrób pikołka w tył, jeszcze to będzie 11. Czekaj, da się zrobić! Dawaj, Dynia, kulaj się! Lecimy! Bęk! No co, ty, kompresja ci uciekła. Ostatni strój należy do Jake'i, lecisz się przebierać. Zaskocz nas! Jesteś gotowa? To Iwi, nie Justyna. Wow, Justyna, pięknie wyglądasz. Chodź, chodź do nas, Justynka, chodź. No, chodź. Czy to nie Belandia? Gdzie jest Piotr Szpan? Ale czemu siedzisz tak blisko Wendy? Odsuń się. Już, odsuń się. Przepraszam. Piotruś jest mój. Czy pytałeś o drogę? Tak. Pierwsza gwiazda w prawo i prosto aż do rana. Pamiętajcie, wróżki mogą być takie, albo inne. Bo są tak małe, że mają miejsce na tylko jedno uczucie. A ja nie wierzę we wróżki. A ja jako zębuszki. Zgin! To ty powinnaś zginąć. Za każdym razem, jak ktoś powie, że nie wierzy we wróżki, to jedna wróżka umiera. Bierz wróżkę! Bierz wróżkę, bo umarła! Brawo! Piękny występ! Brawo! Tak jest! Piękne! Pamiętajcie, że jedna łapka w górę, to jedna wróżka więcej na świecie. O! Jeden więcej wróżpa. Łapeczki. Dobrze. A teraz my oceniamy i uwaga! 10 z minusem. Ja daję kobrę. Czyli 11. 10. Mianuję was obywatelami Niblandii. Piękne! Piękne! A pokaż, jak fruwasz. Ty masz skrzydełka jakieś porąbane. Także, moi kochani, to było na tyle dzisiejszego odcinka. My wam dziękujemy ślicznie za uwagę. Życzymy wam strasznego Halloween. I teraz każdy coś z osobna będzie życzył widzom. Rogalik. Narysowałem lajka, ale skreśliłem. Życzę, żebyście zostawili dużo lajków. O! Ja życzę pysznej dyni. O! A pani wróżka, może jakieś życzenie spełnisz widzom? Ja życzę każdemu, żeby miał własną wróżkę. A ja wam życzę smakowitych wnętrzności jako Hannibal Lecter. Wbijajcie do całej ekipy. Linki wszystkie macie w opisie. My się z wami żegnamy i widzimy w kolejnym odcinku. Narara! Dobre.